Jakie zebranie? Mam zebranie, dlatego czas mamy zamiast odpowiedzi. Pałac Hatzfeldtów będzie sprzedany, a dla mieszczącej się tam od końca wojny Galerii Sztuki ma powstać nowy budynek. Choć władze miasta ogłosiły powstanie nowego budynku, to nie do końca jest to zgodne z pierwotnymi zapowiedziami. Po remoncie historycznego pałacu BWA Awangarda miała prowadzić tam nadal działalność. Kilkanaście lat byłem kuratorem też BWA Awangarda we Wrocławiu. I akcja dzisiejsza dotyczy tego, że miasto podjęło decyzję sprzedaży budynku, który ma od 63 czy 2 roku była Galeria Sztuki Współczesnej i ponieważ budynek się wali, miasto nie dbało i budynek się wali. Akcja Miasto wraz z aktywistami i artystami wyrazili swój sprzeciw wobec decyzji miasta o sprzedaży wyjątkowego zabytku i wybudowaniu nowej przestrzeni dla sztuki nowoczesnej. Dlaczego powinno tutaj zostać galeria? Czym powinno być miasto i jaka filozofia za rozwojem miasta powinna stać. Na zabezpieczonej elewacji Pałacu Hatzfeldtów pojawiły się hasła nawołujące do przywrócenia galerii. Artyści podkreślają, że sytuacja kultury we Wrocławiu jest bardzo zła. Podają przykłady Teatru Polskiego, Opery Wrocławskiej. Ci obawiają się, że miasto chce zamknąć sztukę w nowym budynku jak w Gatcie. W jaki sposób kulturę postrzegają? Czyli, że jest niewygodna, najlepiej ją spakujmy, wyeksmitujmy gdzieś tam na opłotki. A do tego miasto jest żywą tkanką, nie tylko jakby fizycznymi obiektami, ulicami, infrastrukturą, jest też żywą tkanką ludzką, a kultura w tworzeniu tej tkanki ludzkiej, tożsamości, związku z miastem, no tworzy, jakby gra niebagatelną rolę. Zależy im, by sztuka była dostępna dla wszystkich. Tak było przy Witastwosza, gdzie przez witryny sztuka współczesna korespondowała z przechodniami. Artyści mówią, jak ważna jest żywa tkanka miejska dla funkcjonowania sztuki i jej odbioru. Echo 24, Magda Pasiewicz.